Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Wszystko jest już gotowe na dzisiejszą sesję Rady Miasta. Sesję wyjątkową właśnie ze względu na to, że pierwszy raz w historii będzie się ona odbywała w tej lokalizacji. Jeżeli chodzi o układ sali, to wygląda on następująco. Stanowiska radnych zostały ustawione w taki sposób i w takich odległościach, by zapewnić obradującym bezpieczeństwo i komfort. Na stolikach standardowo mikrofon oraz butelka wody. Pojawią się także tablety, natomiast dodatkowo pojawiły się także butelki z płynem do dezynfekcji rąk. Zostały także wprowadzone dodatkowe procedury, to znaczy każda osoba, która będzie wchodziła do tej sali, będzie miała najpierw dezynfekowane dłonie, będzie także mierzona temperatura, a następnie zostaną wyręczone środki ochrony osobistej, czyli maseczki i rękawiczki. Tę sesję zaplanowano w taki sposób, by trwała ona możliwie jak najkrócej i przebiegała jak najsprawniej. Dlatego z porządku obrad wycofano kilka projektów uchwał, które będą procedowane w innym terminie. Dziś natomiast Rada Miasta skupi się przede wszystkim na tych uchwałach, które w zaistniałej sytuacji są szczególnie istotne dla mieszkańców miasta. Chodzi o uchwałę, która zwalnia rodziców dzieci z konieczności dokonywania opłat za pobyt dziecka w żłobku publicznym w czasie, gdy działalność tego żłobka jest zawieszona, oraz o projekt uchwały, który zwalnia z opłat przedsiębiorców prowadzących działalność w miejskich lokalach w czasie, gdy tej działalności przyczyn oczywistych teraz prowadzić nie mogą. Ta sesja, podobnie jak pozostałe w ciągu roku, będzie transmitowana online na stronie opole.pl, dlatego spokojnie możemy zaparzyć sobie ulubioną kawę czy herbatę, rozsiąść się wygodnie w fotelu i z domu bezpiecznie, na spokojnie śledzić to, co dzieje się tutaj w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Ale z domu będziemy załatwiać w najbliższym czasie także większość spraw urzędowych, dlatego że zmieniły się zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta, a konkretnie do odwołania zawieszono przyjmowanie klientów. Urząd Stanu Cywilnego bezpośrednio rejestruje tylko zgony, natomiast wszystkie pozostałe sprawy należy załatwiać internetowo przez platformę ePUAP. Wszystkie informacje dotyczące tego, jak funkcjonuje Urząd Miasta, znaleźć można na stronie opole.pl i w serwisie specjalnym Miasta Opole. Mamy do czynienia z wyjątkową, nadzwyczajną sytuacją, z którą musimy się wszyscy zmierzyć. Życzę Państwu zatem wytrwałości, dużo zdrowia i spokojnego czwartku.